Witam fanów Blendera. Dzisiaj powiem kilka słów o teksturach Uni. Z filmu dowiecie się, jak w Blenderze stworzyć sobie taką teksturę Uni i oteksturować obiekt. Zapraszam do oglądania filmu po krótkim intro. Tekstura UDIM to tekstura, która składa się z układu bloków. I tych bloków w poziomie mogę ustawić 10 i w pionie maksymalnie 10. Przez co układ mapowania UV ulega radykalnemu zwiększeniu. Przygotowałem sobie model, który składa się z trzech segmentów i będę potrzebował trzech bloków tekstury. Trzech bloków w poziomie, a więc 3, 1. I teraz w każdym z tych bloków umieszczę sobie pojedynczy segment. A zatem popatrzcie. Zaznaczę górny poligon L. Wybieram zaznaczenie materiału, zaznaczyłem cały segment, U, Unwrap i tu margines sobie zmienię na 0,5 tysięcznych. Jest segment zmapowany. Zaznaczam drugi, poligon L, U, Unwrap i teraz tą zaznaczoną zawartość przeniosę do bloku numer 2, a więc GX i o jednostkę Blendera w plusie wszystko przenoszę w prawo. Zaznaczam kolejny segment L, U, Unwrap, GX i o dwie jednostki Blendera przeniosę. Teraz wyeksportuję sobie układ mapowania UV, ale nie mogę wyeksportować wszystkiego od razu, bowiem Blender pozwala tylko eksportować zawartość okna bloku pierwszego. A więc eksportuję zawartość bloku pierwszego i wpisuję sobie to obiekt. Jeszcze raz. Eksport. I tu zmieniam sobie rozdzielczość 2048 na 2048 pikseli. Zapisuję oczywiście teksturę do pliku PNG jako obiekt 1. Nadpisuję. Teraz tak, GX minus 1 i znowuż eksportuj. I wybieram numer 2. GX minus 1. Numer 3. GX i dwie jednostki. 2. Wszystko wróciło na swoje miejsce. Teraz przeniosę się do zakładki cieniowanie i wyświetlę sobie folder z teksturami. Jest to folder TMP. I tutaj mam rozlokowane te trzy zmapowane siatki UV. Wracam do edycji.
Do obiektu dodam materiał, bo jeszcze tego nie zrobiłem. I to będzie obiekt, materiał. I jako kolor bazowy wskażę obraz tekstury. Ale jeszcze nie mam możliwości wskazania tekstury. Muszę ją utworzyć. Włączę sobie wyświetlanie obiektu teksturowanego, przejdę do okna po lewej i tworzę teksturę UDIM. Nowa, obiekt UDIM, rozdzielczość zwiększam. Kolor wypełnienia zrobię czerwony. Opcja Tilt obowiązkowo włączam. OK. Mam pierwszy blok wypełniony. Teraz przechodzę do zakładki obrazek i tworzę kolejne bloki tekstury. W panelu UDIM. Blok numer 2, wypełnienie zielone. I jeszcze jeden blok, numer 3, wypełnienie niebieskie. Teksturę zapisuję. Oczywiście teksturę UDIM. Zapisz. I zapisuję ją z takim rozszerzeniem, jak podpowiada Blender. Przechodzę na moment do zakładki Shading i widzicie, że tutaj trzy kolorowe tekstury zostały dodane. Teraz wskazuję teksturę UDIM. No i mam kolorowy obiekt. Na moment przejdę do zakładki Malowanie tekstur. Średnicę pędzla F sobie zmniejszę. Chciałbym namalować linię, a więc wybieram sobie tutaj linia. I powiedzmy tu stąd. Taką linię długą wytyczę na obiekcie. Namalowałem kreskę. OK. Niech ona tak wygląda. Pokazałem Wam, że jest oczywiście taka możliwość. I tu jeszcze może sobie drugą namaluję. O. I tak to pozostawię. Teraz oczywiście zapisuję teksturę. Zmiany zostały zapisane. Przechodzę do trybu Edit. No i powiedzmy, że tutaj w tym miejscu chciałbym dodać tekst. I jak to zrobić? Przełączam się na blok pierwszy. Uaktualniam teksturę. Obiekt UDIM. O, i teraz, jak już mam tutaj uaktualnioną teksturę, prawy przycisk myszy i otwieram lokację. Do pliku. Prawy. Otwórz za pomocą i dowolny edytor obrazu. Importuję plik z siatką UV dla obiektu pierwszego. Oczywiście zaznaczam wszystko. Edycja kopiuj. Przechodzę do pliku z teksturą. Edycja w
wklej specjalny, wklej lokalnie. Siatkę mam naniesioną. Siatkę blokuję, żeby mi się nie przemieszczała. No i teraz powiedzmy, ta linia tutaj mi się nie podoba. Pobieram próbkę koloru. Zaznaczam. Wypełnij kolorem pierwszego planu. No i już mam usunięty ten element. Zaznaczę sobie tutaj. Jeszcze może na moment do blendera wrócę. Aha, na środkowy. Kolor biały. I dodam tekst. Obracam w lewo 90 stopni. Pozycjonuję tekst. Zmiana jest naniesiona, zapisuję, a właściwie to eksportuję plik tekstury jako PNG. Wskazuję plik z teksturą i podmieniam. Plik z teksturą został podmieniony. Teraz wystarczy wrócić do blendera i zaktualizować podgląd. No i jak widzicie, mam poprawioną teksturę. A właściwie to uaktualniono. Co więcej, teraz dodam sobie jeszcze metaliczności, ustawię połysk. I zaprezentuję wynikowy podgląd. Dziękuję za uwagę.